Blisko 400 uczestników wzięło udział w 23. biegu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Zawody te odbyły się 18 października 2019 roku na stadionie przy ulicy Słonecznej. Witam Państwa bardzo serdecznie na tych kolejnych zawodach, które się odbywają na pięknym stadionie w okolicznościach przyrody bardzo nam sprzyjającej, że są organizatorzy z tego co wiem, to od dawna zabiegali, żeby ta pogoda była i jak widać jest, zabezpieczyli się pod tym względem doskonale. Bardzo dziękuję przede wszystkim tym, którzy organizują te biegi już od wielu lat i przyczyniają się do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Dziękuję dzieciakom, że tak licznie przybyliście, dziękuję wychowawcom, dziękuję opiekunom i rodzicom, którzy będą oglądali swoje pociechy. Życzę wszystkim powodzenia i sportowej rywalizacji. Na starcie zameldowali się uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych oraz większości przedszkoli z terenu gminy Muszyna. Biegi, w zależności od kategorii wiekowej, odbywały się na dystansie od 100 do 800 metrów. Najlepsi biegacze otrzymali medale, puchary oraz dyplomy. Nagrody zwycięzcom wręczali dr Jan Golba, burmistrz miasta i gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Andrzej Gancarz, radny powiatu nowosądeckiego.